Halo, czy mnie ktoś słyszy i widzi? Jest jedna osoba. Czy mogłaby napisać, czy mnie widać? A, Stasieńka, witaj miło. Czy mnie dobrze widać i słychać? Ja tu już szybciutko udostępnię i dziś porozmawiamy, jak to ja, trochę o życiu, może trochę o zmianach, o decyzjach, może coś od Was wypłynie. Zapraszam do aktywności, pora taka trochę południowa, że tak powiem. I pewnie dużo osób jest w pracy bądź gdzieś ma jakieś zajęcia. Ja szybciutko udostępniam i proszę mi napisać. Bardzo proszę, czy mnie dobrze widać, słychać. Czy możemy zaczynać tą naszą dzisiejszą rozmowę? No i jeszcze tutaj udostępnimy i ufam, że nas to będzie. Aha, Stasia napisała, że widać i słychać, a więc zaczynamy, Stasieńko, od ciebie. Jako pierwsza osoba wyciągniemy wszystkie trzy przesłania i jako pierwsza jest dla ciebie. Twoje przekonania to twoja rzeczywistość. Jeśli nie podoba ci się rzeczywistość, którą widzisz, zmień przekonanie. No właśnie. I teraz jeszcze inspiracje dla Stasi. Mój umysł zajmuje się tylko konstruktywnymi pomysłami. Świadomie rezygnuje ze wszystkich innych. O, jaka ładna, że aż ją zostawię, żeby częściej przeczytać. Wyciągnę dla ciebie, Stasiu, aniołki. Skąd ty, Stasiu, klikasz? Powiedz mi, skąd jesteś, jeżeli nie chcesz pisać, skąd to z okolic jakich? I na dziś aniołek dla ciebie. Anioł stróż młodzieńczej miłości. Przesłanie tego anioła brzmi: przyjmuję miłość z wdzięcznością. Jestem otwarta, a jej piękno czyni mnie pełnym. Pełną. Pięknie. Pięknie. Także gratuluję przesłań. I dzisiaj przeczytam: kocham cię, Very Simon, na każdy dzień. I dziś jest 14, okolice nysoopolskie. Witaj, witaj, miło, fajnie, dziękuję. Czyli blisko Dolnośląskiego tutaj. Przesłanie: kocham cię na każdy dzień 14 lipca. Jedno piórko puchu potrafi na okrągło oszlifować kamień, jeśli poprowadzi je ręka miłości. Bardzo ładne. I przeczytamy jeszcze naszej Tereski Synorackiej przesłania. Zaraz zobaczymy, co nam się otworzy. Ja zasypiam już, ty oczka zmruż i smacznie śpi. Niech ci się pięknie śni. Pięknego rodzinnego spotkania, rodzinny dom, w nim wszyscy są radością, miłością połączeni. No proszę, jaki piękny temat. Witaj, Kasiu. Już zaraz wyciągnę dla ciebie. Bardzo piękny, myślę, że ten temat może być: rodzinny dom, w nim wszyscy są radością, miłością połączeni, odnowieni. I wyciągamy przesłanie dla Kasi. O, Jacek jest. No proszę. Witajcie, kochani.
Kasiu, dla Ciebie przesłanie. Witaj wszystkich takimi, jakimi są. Przyjmuj wszystko tak, jak jest. Jest tak, jak jest. I teraz wyciągamy dla Jacka przesłanie. Tu się z nami przywitał. Brawo, Jacek. Fajnie, że jesteś. I dla Ciebie. Tylko skacząc w nieznaną przepaść, z krawędzi znanego możesz w pełni rozwinąć skrzydła. Tylko skacząc w nieznaną przepaść, z krawędzi znanego możesz w pełni rozwinąć skrzydła. Myślę, Jacek, że to jakieś tam powiązanie z tym, co napisałeś w komentarzach, jak Janusz Zagórski wczoraj był u nas o 12. Niech się pełni tak, jak ma się pełnić dla Ciebie i wszystkich zainteresowanych jak najlepiej. Ja jeszcze raz przeczytam. Proszę, Kasia, dziękuję. To przesłanie z Tereski książki. Pięknego rodzinnego spotkania. Rodzinny dom. W nim wszyscy są. Radością, miłością połączeni, odnowieni. Powiedzcie, kto z Was ma taki dom, pełen miłości, radości, miłosnego połączenia. Beatka zawitała. Witaj, Beaciu. Dobrego dnia. Dla Ciebie przesłanie. Uczyń swoje życie prostym. Uprość swoje życie. No proszę, jakie ładne. Cały czas gdzieś jest o życiu. Wiecie, tak to od Tereski popłynęło, no samo się, że tak powiem, otworzyło. I myślę, że temat taki jak rodzin, tych małych społeczności, bo przecież rodzina nasza jest naszą małą społecznością, nie? Proszę, Beatko, tak, tak, piękne. Piękne przesłanie i myślę, że bardzo trafne. Bardzo tego potrzebowałaś, żeby to usłyszeć. I tak, wiecie, przyglądam się ludziom, pewnym sytuacjom, zdarzeniom. Zwracają się do mnie ludzie też, wiecie, z różnymi, nazwijmy to tak, problemami, ale każdy ma gdzieś tam swoje, nazwijmy to tak, życiowe dolegliwości. Może będzie jakoś lepiej brzmiało, że tak powiem. I powiem Wam, że w dużej części dużym problemem jest właśnie ta rodzina. Gdzieś to jakby poumykało z rodzin. Czy Wy zaobserwowaliście, jeżeli nie w Waszych, to w Waszych bliskich, to poczucie, że rodzinne więzy bardzo mocno się poluzowały. Ja jestem oczywiście za tym, że my jesteśmy wolnymi istotami duchowymi, które przyszły tu doświadczać na tą ziemię, ale jeżeli wracamy się do jakiejś rodziny, do jakiegoś rodu, mamy tam z pewnością zrobić jakieś zadania, to fajnie też jest, jak mamy wsparcie tej rodziny, prawda? Czy ktoś z Was może powiedzieć, że ma wsparcie ze swojej rodziny? Że w Waszej rodzinie, bo wiecie, poczucie bezpieczeństwa to jest też, kiedy nasi bliscy, partnerzy, żony, rodzice są za nami zawsze. Co nie znaczy, żeby tu dobrze zrozumieć, że są po naszej stronie. I to nam daje takie poczucie bezpieczeństwa. To nie znaczy, że my, że to jest tak, że my przytakujemy komuś, jeżeli ktoś, no nie zgadzamy się z czymś tam i przytakujemy, powiedzmy, nie?
i że to nie jest okej. Tu nie chodzi tutaj o to. Bycie zawsze po stronie tej drugiej osoby, czyli na przykład męża po stronie żony, żony po stronie męża. Bo kiedy takie bliskie, czy partnerki partnera, czy rodzica, matki i dziecka, ojca i dziecka i tak dalej. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że zacznę od dziecka może. Jacek pisze, taka rodzina jak na harmonii kosmosu mi się marzy, ale wierzę, że wszystkie dobre, jak i złe rzeczy zdarzają się, żeby nas ukierunkować, jak dążyć do stworzenia takiej kochającej się rodziny. No właśnie, wiesz, z tą kochającą się rodziną to czasem bywa różnie, bo też przychodzimy tutaj odrabiać różne zadania i czasami wracamy się do rodziny, w której czujemy się, że ludzie nas otaczający są wrodzy, że nie są przyjaźni i tak dalej, i tak dalej. Ale to, jak się później okazuje, kiedy pracujemy nad sobą, ma jakiś głębszy sens, prawda? Że wybieramy właśnie taką rodzinę, która nie jest dla nas przyjazna, nazwijmy to tak, i mamy bardzo trudne doświadczenia, bo często jest tak, że właśnie tak się dusze umawiają, że jedna odegra tą trudną rolę, czyli potocznie nazywając odegra rolę kata, druga rolę ofiary, ale to po to, żeby ta, która zgodziła się na rolę ofiary, żeby z niej wyjść, żeby już przestać być tą ofiarą, żeby wstać z kolan, podnieść głowę dumnie do góry, nie pysznie, a dumnie, tylko dlatego, że jestem istotą duchową, że moje pochodzenie jest najpiękniejsze pochodzenie, bo boskie pochodzenie, pochodzimy od Stwórcy Wszechistnienia, Wszechstworzenia, wszystkiego, co jest, co istnieje. Więc z samego tego powodu, że mamy, to się mówi takiego ojca, ale to mamy takich rodziców, jest ojciec i matka, nie? Obie energie są. Więc mając takich rodziców, jak możemy czuć się inaczej? Tylko my o tym zapominamy, wiecie? I zaczynamy narzekać na to, na to, na to, a zapominamy o tym najważniejszym, czyli o naszej duszy i od tego, skąd pochodzimy. No i ta druga dusza z miłości do naszej duszy często decyduje się, że się odrodzimy blisko siebie i no właśnie odegrane zostaną te trudne role. Dla duszy wcale niełatwą rolą jest odgrywać rolę tego tak zwanego terrorysty czy kata, ale to dlatego, tak jak mówię, najczęściej, żeby ta istota powstała z tych kolan i wzięła się z życiem za bary, jak to się mówi, i powiedziała dość, tak już dalej nie idę. To nie mój kierunek. Witam miło Agnieszkę i wyciągniemy przesłanie do Agnieszki. I Ebunia się pojawiła, widzę. Więc przesłanie dla ciebie, Agnieszko. Twoje związki odzwierciedlają twoje lęki i ograniczenia. Jak ktoś może dać ci coś, skoro na to nie pozwalasz? Myślę, że takie ważne, Agnieszko, przesłanie i tutaj też chwilę chciałabym się zatrzymać, ponieważ wielu z nas nie pozwala na to, żeby nam ktoś coś dał. Wielu z nas z powodu tej tak zwanej dumy, przejętych wzorców od rodziny, najczęściej, znacie takie powiedzenie, jestem dziad, ale honorowy, nie wezmę. Kto zna takie powiedzenia? U kogo w domu tak mówiono na przykład? Czy
ktoś takie coś zna. Więc później rodzi się coś takiego, żeby nie wiem co, ja nie wezmę. Tu ręka idzie, tu jest ochota ogromna. No właśnie, Kasia pisze, ja. No właśnie. Ja mam z tym już większą łatwość, ale miałam z tym bardzo trudną, dużą trudność. Ten syndrom Zosi Samosi, nie dość, że Zosia na imię, to jeszcze Zosia Samosia, która musi wszystko sama, sama. Kto trochę dłużej żyje, to pamięta z elementarza. Był taki wierszyk o Zosi Samosi. A więc otwórzmy się na przyjmowanie też, bo łatwiej jest dawać. Kiedy dajemy, jesteśmy w pewnym sensie w pozycji wyżej, w cudzysłowie, ale łatwiej jest nam dać, jesteśmy tymi dawcami, ale przyjąć już trzeba aktu pokory. Więc jeżeli przyjmujemy z wdzięcznością, no właśnie, Kasia pisze, kochajmy się jak bracia, rozliczajmy się jak Żydzi. To, że wymiana energii ma być, to jest okej, Kasiu. To jest okej, to jak najbardziej tak, bo jeżeli coś bierzemy od kogoś, stajemy się dłużnikami karmicznymi. I dla osoby, która wciąż bierze, a nic nie daje, jest to ogromny ciężar, w pewnym momencie nie do uniesienia i pary się rozwodzą. Jak jedna z par dużo daje, a druga nie, jest zmęczona tym dostawaniem, a ta druga tym dawaniem. Przepraszam. Ślinami. Nie w tym dziurka poszła. Okej. Także tak, równowaga jak najbardziej musi być w dawaniu i braniu, żeby się tego dobrze się tego nauczyć. Czyli jak ja wiele razy, nie wiem czy wy, jak ktoś mnie czymś częstował, nawet jak miałam ochotę, w domu też tak było uczone. Nie bierz, nie bądź zachłanna, niech sobie nie myślą, że my nie mamy i tak dalej. I to później, wiecie, rośnie z nami, że tak powiem. I czasami jeszcze się tak zdarza, ale to idzie prawdopodobnie z automatu, że coś mam ochotę wziąć, a mówię nie. Zdarza wam się coś takiego na pewno, nie? Ktoś was, nie, nie, dziękuję. A tak naprawdę ślinka nam leci, prawda? Teraz wyciągnę dla Ewy. Miałabym prośbę do was, jeżeli możecie udostępnić ten live'ik, niech więcej osób z nami pobędzie i napiszcie skąd klikacie, to będzie mi miło wiedzieć skąd jesteście, z okolic przynajmniej jakich. Dla Ewy przesłanie, światło istnieje, ty wiesz. Gdzie ono jest, staraj się podążać jego śladem. I dla Kasi wyciągamy przesłanie. Kasi, dla Kasi. Dla Kasi, Kasiu, dla ciebie. Dziś dopuść do głosu także innej. Słuchaj ich uważnie. I dla Dorotki. Już dla Dorotki wysyłamy, wyciągamy. Dla Dorotki szczęście nie jest otrzymywaniem tego, co chcesz, tylko doświadczaniem tego, kim jesteś. Jakie piękne przesłanie. Jest jeszcze Ela. Tak, za Dorotką Ela, żeby było kolejno. I dla Eli. Nic innego, tylko to, co robisz, żeby to zrobić, zapewni zrobienie. Pięknie. Agatka pisze, że klika z Warszawy. Cieszę się bardzo i dla ciebie, Agatko, wyciągam przesłanie. Mam nadzieję, że mogę tak mówić, że nie dotyka to kogoś, bo czasami tak sobie lubię powiedzieć Agacia czy Beacia, czy w ten sposób. Mam nadzieję, że jak obraża, to mi napiszcie, nie będę w ten sposób mówić. I dla ciebie, Agatko, niezależnie czy myślisz, że możesz,
czy że nie możesz, masz rację. A zobaczcie, jaka to jest prawda. Jeżeli myślisz, Kasia z Poznania, cieszę się bardzo. Jeżeli myślisz, że możesz, to możesz. Jeżeli myślisz, że nie możesz, to nie możesz. Kolejna fajna z przesłania sentencja do podzielenia się. Ilu z was mówiło sobie w życiu, że ja się do tego nie nadaję, ja nie dam rady, to nie dla mnie. Ilu z was sobie umniejszało? Niech inni, czemu to niby ja? Ja powiem tak, że kiedy w 2000 chyba to było trzecim albo czwartym roku, proszę, Agata, dziękuję za przesłanie, proszę bardzo. Nie wiem, to chyba był rok 2004, kiedy Ellen Kalnicka, znana pewnie większości was, ona robiła, to było dawno temu i ona też była na innym poziomie. I zamówiłam sobie u niej taki przekaz, to się nazywało. I z tego przekazu dowiedziałam się, że mam zdolności uzdrowicielskie. I powiem wam, że trochę trudno mi było najpierw się z tym pogodzić, bo zadawałam sobie pytanie na przykład, dlaczego ja? Tyle ludzi jest, a niby dlaczego ja, nie? To było dawno inna świadomość i później szłam tą drogą rozwoju, ale na drogę takiego pomagania ludziom aktywnego to weszłam trochę później, ale nie było mi łatwo przyjąć to. Powiedzcie mi jeszcze tak, proszę Ewunia, dziękuję za przesłanie. Powiedzcie mi tak, czy łatwiej wam przyjąć, jeżeli ktoś mówi coś złego o was, czy już jest tak, że łatwiej wam przyjąć to dobre? Jacek pisze, że ma pani to coś 100%. Dziękuję bardzo, Jacku. Dziękuję serdecznie. Zaraz, bo mówię. Aha, czy łatwiej wam przyjąć, jak ktoś wam mówi komplement? Czy nawet coś tam, wiecie, z krytyki? Ja zmierzam do tego, że w życiu większości z nas tak się nauczyliśmy, że o nas źle mówią, do nas źle mówią, od dziecka, od szkoły, że jakby, wiecie, z automatu łatwiej przyjmujemy to niekoniecznie fajne o nas. A, ja to tak mam. Zdarza się, nie, że a ja to zawsze, gdzie by mnie, to już się przyzwyczaiłam do tego, że to tak jest i tak dalej. Czy jest coś takiego w was? Czy macie ludzi wokół was, którzy wierzą w tak zwanego pecha? Bo ja nie wierzę w pecha. Dla mnie pech nie istnieje i pecha ma ten, kto w niego wierzy. Ani to nie jest łatwe, pisze Agata. No tak, tak, ale zdecydowanie dla mnie kiedyś było łatwiej przyjąć to, to niekoniecznie przyjemne, bo już przywykłam, że tak, wiesz, od szkoły, od dziecka mówiono, że problemy i tak dalej, z tobą to wiecznie, z tobą to zawsze i tak dalej, więc to jakby ta łatka się tak przykleiła. Powiem wam, kto był pierwszą osobą w moim życiu, pierwsze osoby, ludzie, którzy zaczęli mówić o mnie dobrze i jak to się zadziało. W 1994 roku zaczęłam współpracować z korporacją Amway. Wielu z was zna, gdzieś tam słyszało, wielu mówi, a to nie działa, nieistotne, ja w to nie wnikam. Ja wiem, że ja za pół roku osiągnęłam poziom 15%, miałam bardzo duży sukces, tylko później tragiczne moje wydarzenia życiowe, losowe spowodowały, że ja po prostu zaprzestałam tego, ale do dziś mam jak najbardziej dobre zdanie o tym.
I dlatego ten przykład wam daję, ponieważ tam, jak przyszłam, to byli pierwsi ludzie, którzy zaczęli mówić do mnie: jesteś świetna, możesz, potrafisz, dasz radę. Znacie te słowa motywacyjne, ale do mnie nikt tak nie mówił. Pierwsi ludzie wychodzili z misiaczkiem: jesteś świetna, brawo. I później doszło do tego, że pokazać plan marketingowy dla 200 ludzi było dla mnie tak. Pokazałam plan 22 minuty na spotkaniu w Kubusiu, to mój upline wstał i mówi: 22 minuty, wszystko powiedziała. Zszokowany był. No, krótko, rzeczowo, jasno, z detalami. Ale ja to kochałam i dzięki temu, że ci ludzie mówili jako pierwsi takie dobre rzeczy we mnie, oni widzieli to, czego ja nie miałam pojęcia. To nie było tylko, że tak picują. Oni zobaczyli to jako doświadczeni ludzie, że ja to mam. I ja zaczynałam wierzyć w to, że taka jestem i tak się zachowywałam. I spróbujcie to sobie, kto tam gdzieś na pozytywnym myśleniu, na jakichś kursach, szkoleniach jest, to na pewno wiecie o tym, że tak działa motywacja, że jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to zachowuj się jak człowiek sukcesu, mów jak człowiek sukcesu. Uśmiechaj się radośnie, jak człowiek radosny sukcesu, bo trudno mieć sukces, ale minę, wiecie, albo sącego ogórka, nie, wiecznie schwaszoną, nastawioną na krytykę wszystkiego i wszystkich. Więc tutaj chciałam wam, ponieważ mi się to przypomniało i pewnie ktoś ma to usłyszeć, dlatego to mówię, jeżeli chcesz coś osiągnąć, to czuj też, że już to masz. Kiedyś tego nie było, teraz macie możliwości, macie te filmiki, macie YouTube, macie wiele innych narzędzi, z którymi łatwiej wam sobie poradzić w życiu. Ja tego nie miałam. Mówię, dopiero później wszedł internet, na początku były książki, kasety, spotkania KKS, czyli ja czytałam książki Obudź sobie olbrzyma, gdzie teraz ludzie na przykład czytają, bo to każdy na różnym etapie. Tam spotkałam się też z książką Louise Hay, Możesz uzdrowić swoje życie, która później towarzyszyła mi przez wiele lat i do dziś mnie inspiruje. Także to były moje początki rozwoju, o czym jeszcze nie wiedziałam, że to jest rozwój, bo na początku to był rozwój osobisty. Później dopiero był rozwój duchowy, ale nieistotne, jak go nazwiesz, rozwijaj się, nie stój w miejscu. To jest takie istotne, żebyś uwierzył, uwierzyła, że możesz, potrafisz. A potem to już z górki, naprawdę. Ponieważ ta wiara, no przecież Jezus nauczał, wiara góry przynosi, nie? Wiara czyni cuda, też się mówi. To nie jest jakiś przypadek. Dlaczego matka ma w jednej chwili tyle siły i podnosi samochód, bo tam jest jej 5-letnie dziecko? Ponieważ bo tam jest jej dziecko. Te siły, motywacja przychodzi w tym momencie, się po prostu nie myśli. Ja nie mówię, że macie robić bezmyślnie coś, tylko daję taki przykład, albo dlaczego Dawid pokonał Goliata. Dawid był mały, Goliat był duży. Znacie to o Dawidzie i Goliacie. Dlatego, że Dawid nie widział Goliata. Dawid widział księżniczkę, czyli swój cel. Bo jeżeli będziecie patrzeć na swoje trudności i przeszkody, to nie osiągniecie niczego. Zawsze będziecie widzieli tą ciemną stronę dnia, zadania, działania. Spróbujcie zawsze w każdej sytuacji dostrzec tą pogodną stronę dnia, tą pozytywną stronę dnia. Spróbujcie zobaczyć w każdym człowieku coś dobrego, bo on to ma. Powiedz, czy
cokolwiek, wiecie, ale takiego spróbujcie zobaczyć u człowieka takiego nieoczywistego, bo jeżeli Violetta Villas miała piękne włosy i ktoś jej mówi, że ma piękne włosy, to było oczywiste. Spróbujcie zobaczyć w kimś to, czego tak zewnętrznie aż bardzo nie widać. Zobaczycie, jaką sprawicie mu przyjemność. Ja nie mówię, że macie się bawić, wyszukiwanie. Ja tylko mówię, jeżeli dacie ludziom, to to do was wraca. Co dajesz, to dostajesz. Jeżeli jesteś życzliwy, uprzejmy, uśmiechnięty, to tacy ludzie przychodzą do twojego życia prędzej czy później. I jeżeli jesteś smutny, rozdrażniony, zły, wściekły, zobaczysz, kogo spotkasz na ulicy, jakiego kierowcę w sklepie. Ja wiem to z własnego doświadczenia, bo to nie jest tak, że ja jestem cały czas na różowej chmurce. Ja też mam lepsze i gorsze, nazwijmy to tak, dni. I po tym też poznaję, kiedy mi czasami się tam jeszcze to ciśnienie podniesie. To znaczy, że trzeba coś tam poczyścić, przeżużlować w tym piecu. Kasia pisze, każdy ma prawo na swoje zdanie. 10% ludzi mnie i tak nie lubią, ale to nie mój problem, tylko ich. Ja siebie lubię, a nie lubię, a co nie lubię, zmieniam. Brawo, dokładnie tak. To nam ma być dobrze ze sobą, ale jak nam jest dobrze ze sobą, to słuchajcie, w naturalny sposób na bank idzie na innych ludzi. No bo ja, skoro jestem zadowolona, radosna, poczujcie teraz, jaka energia ode mnie płynie. Energia radości, witalności, którą wam teraz przesyłam. Na cudowny dzień. Poczujcie, czy się nie budzi w was coś takiego fajnego i nie wiecie dlaczego. No właśnie tym, czym emanujemy, to przyciągamy. I tutaj Dorotka pisze, tak, zdecydowanie tak, nauczyłam się przyjmować dobre, jak i złe słowo, choć droga nie była łatwa, tak. Choć, ale istotne jest, żeby i to potrafić. I tu Beacia nasza pisze, wszystkie formy odmiany mojego imienia przez panią Beatko, Beaciu, Beacia są miód na moje serce. Nigdy więcej tak się do mnie nie zwracał. To piękne. Już umiem przyjmować dobroć i nie wierzę w pecha. No proszę, zobaczcie, no nie znam, nie znałam przynajmniej. Beatka zaczęła przychodzić na lajfiki i po prostu to z serca popłynie. I ona dziś pisze, że nikt do niej tak się nie zwracał, że to jest miód na jej serce. Ja nie znałam, nie wiem, a to płynie. Pozwólcie sobie, aby płynęło do was w przestrzeni. Będzie płynęła prawda, szczerość, z poziomu serca to płynie. Jeżeli płynie z poziomu serca, nie może być zafałszowane. I wtedy ludzie chcą z wami być. Jeżeli z poziomu serca podejmujecie decyzje, to one wtedy też są trafne. Kochani, no miło było mi się włączyć do was o południowej porze, jest 12:12, słuchajcie, 12:12, cokolwiek to znaczy. Ja chciałam wam bardzo serdecznie podziękować, że byliście ze mną tutaj dzisiaj. Jak zwykle nie miałam przygotowanego tematu, on wypłynął sam i myślę, że przydał się komuś. Myślę też, że przesłania, które tutaj wyciągam, one też nie są przypadkowe, kochani, bo to ja przecież nie wybieram, ja wyciągam i w moim odczuciu na 90% osób jest to trafne. Jak dobrze pomyśli, to jest to kierunkowskaz, drogowskaz, inspiracja na dziś, a może nie tylko. Jeszcze raz dziękuję, że byliście ze mną. Proszę o, jeżeli możecie, subskrybujcie mój kanał TV Zosia Golis na YouTube. Nie, jeżeli jest więcej subskrybentów, jest on częściej wyświetlany w wynikach wyszukiwania, a więc niech sobie obejrzą i dołączą do nas ludzie, którzy chcą sobie pobyć pozytywnej energii. Tak, Kasieńko, do później, do 14, do usłyszenia, słonko. Także udostępnijcie, jeżeli uważacie, że to jest ważne i fajne, i zasubskrybujcie mój kanał i do następnego razu. Pa, pa.